Cześć, Manko, z tej strony Ibrahangel. Dzisiaj gramy w Ewolucję Pet Story i widzę, że mam już admina na tej grze. A to nie jest przypadek, że mam admina. Znaczy, raczej to nie jest przypadek, bo grę tworzył mój kolega. I chciałem ją sprawdzić i zobaczyłem, że to jest Pet Story, bo ona jeszcze wczoraj się nazywa Untitled Game. No i wszedłem i dobra. Mamy purklidów, jedno dziecko. Rolo 69, ok, jakiś quest, 69 robuxów, jakaś reklama, tu kolejna reklama i same pet story. Friend Zero Noob. No dobra, pet story emotes, tu gra 8000 osób. No dobra, zacznijmy od tej strony. To jest alfa, 0 osób, 0 lajków, wchodzimy tu. Dobra, to wchodźmy do boxes. Jak było 92 tysiące osób. Ło! Okej, to może 20 endings? 30? Chyba 30 endings. Okej. Dobra, mamy te ciężarów tutaj. Wszystkie 20 endingów. Normal, Labs, Ever, Ghost, Slicer, Aurora, Chihuahua, Misty, Lana, Vet, Shopping, Creepy, Easter, BMX, Car Salon. Czemu BMX i Car Salon? Nowy właściciel, czyli nie Granny Hospital, ale tu był weterynarz. Granny Funrel? O nie, Granny umiera. Robokrok i szkoła. Mamy... To byłby nowy skin. Fajny. I kolejny. No... Okej. Okay. Mamy 4 mapy. Włączę sobie Fly'a. Okej, okay, jest Fly. I teraz pójdę do Alfa. Alfa to... Tutaj boksy, tam za dużo. Tak, tam boksy. No to tutaj jest. Dobra, hop. Pet Story Alfa. Cześć, to ja, Pan Chotlings. I to są wszystkie skiny w Alfa. Oreo. Nie znam, znam, ale przerobiony jakoś ten skin jest. Slicer, Misty, Bob i jakiś kot. Nie znam tego kota. Sorry, taki dobra. To teraz pójdźmy do boxes. I na końcu ta największa mapka. Dobra, hop, hop. Znowu są ciężarówki, tam też były, okej. Okay. Pet Box, 160. Oreo, Lana, ten, Bob i ten kot. I on 160 kosztuje, pet. Zwykły pet box. Teraz błyszczący, fajny, za 1000. Mamy jakąś świnię na tym. I jest tu ten, jakaś żabka fajna. I żurafa, okej. Okay. Dalej mamy Creepy Box za 7000, Slicer. Zbyt zadowolony. O, co to? Co to tam atakuje? Dobra. Mamy tu Pigeon chyba, rozwalony. Smok i pająk, dobra. Mamy teraz Kator. Jaka bez sensu nazwa. Dobra, mamy Neon Kata. Neon? Nie wiem. Jakiegoś jednorożca. Policyjnego psa, który... No dobra, nie będzie. Misty i Robożabę, ej. Patrzcie, jaka ta żabka jest mała. A jaka ta gra jest. Gra, bo nie gra. A... Ten, jaka ta żaba jest duża. I tutaj nawet widzicie, że ja tej gry nie tworzyłem, bo nie mam tylko znak premium, a nie mam, że tworzyłem grę. Dobra, i teraz lecimy do tych, chyba do tego, czyli najnowszego w tej grze. No, dobra, czyli tutaj. To jest to pierwsze raczej. O, dobra.
I mam tutaj to z figion i z drzemy tutaj do tego i tutaj jest ta ciężarówka, okej. Okay. Fajnie odwzorowane w sumie. Co to jest? Stary slin wampira. Dobra, tutaj mam jakieś pomieszczenie. A, tu jest tu ze slajcerem, tutaj są te psy. No i tam kanela tu na górze taką bierze i za tym jest nawet lawa, ale tam nic nie widać. I jest neon slajcer, czyli już ten... Jak zostało mu jedno serce. Jest jakaś droga. O, mamy policjanta nawet. Bez nogi. Korblox? Nie, no nie Korblox. I tego. Rambo on miał. Tak, Rambo. Mamy ciężarówki, które teraz nie mają sensu. I mamy to nawet, co było przed grą. Tak jak... I tam był początlix w ciężarówce. Albo śmieciarce. I to jej potem były do gazety, tylko że, no, Amogus, zapomniałem jak on miał, FNAF i SUS. Pet Adoption Center. No Suzy nie ma. Ale serio, nice, jak ładnie odwzorowane. Trochę się rozwalił. Ale no, ogółem, bardzo fajne. I coś jeszcze zostało? No nie, no. Tylko jeżeli chodzi o te skliny, no to... Czy to nie jest po prostu tak byle jak kolorowane, żeby było? I jeżeli chodzi o takie telefonowe te gry, to niedługo będzie. Jedna albo dwie nawet. Więc no. Musiałem zrobić przerwę trochę na tym kanale. Ale no, na tym kanale już powrócimy trochę z częstszymi filmami. Więc no, szkoda, że tylko teleporty te nie działają. Mam nadzieję, że będzie update do 60 endings beta, bo brakuje no. No ogółem bardzo fajnie. To na razie i po... Building... Toys. Ej. O tak. Lecimy teraz na tą mapę. No nie, nadal ją widać. I będzie nadal widać. No dobra. Okej. No to ja byłem Ibrahangel. To była ewolucja Pet Story. Tylko że jakaś, no trochę dziwna. Tym bardziej teraz co tu się stało to. No, na razie ja byłem Ibrahangel. Na plusie, no i cześć.